Jezus przychodzi do nas mimo drzwi zamkniętych. Dla Niego zamknięte drzwi w Twoim domu nie są problemem. Problemem są drzwi, które mamy zamknięte w naszych sercach. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos, niech mi otworzy. Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Chrystus przychodzi do uczniów, mimo drzwi zamkniętych. Chce też przychodzić do ciebie. Pozwól mu na to w tym dzisiejszym słowie. Jezus próbuje otwierać drzwi do mojego serca, do mojego życia, do mojego umysłu na różne sposoby. I w tym dzisiejszym słowie przychodzi do nas ze swoimi darami. Jest to dar pokoju, dar Ducha Świętego, dar odpuszczenia grzechów i też przede wszystkim, myślę, dar swojej obecności. Przyjrzyjmy się tym darom. Najpierw to jego pozdrowienie: pokój wam. I nie wiem, czy próbowałaś kiedyś komuś zaaferowanemu, bo tacy są właśnie teraz uczniowie, kiedy przeżywają to wszystko, co się dzieje, są w momencie, kiedy emocje burzą ich serca. Coś ciągle się dzieje nowego, czego kompletnie nie ogarniają. Nie wiem, czy próbowali właśnie komuś takiemu powiedzieć: pokój z tobą, uspokój się. Zazwyczaj ta reakcja drugiej osoby jest zupełnie inna. Trudno na takie napomnienie czy taką dobrą radę reagujemy. Nie przyjmujemy tego. Ale ten dar pokoju, który przynosi Pan Jezus, jest zupełnie inny. I ostatnio ktoś mi mówił, że te moje filmiki są za długie, dlatego nie będę poruszał tego tematu związanego z pokojem, bo w czwartek mówiłem o tym na Eucharystii. Więc jeśli chcesz, możesz zaglądnąć do tego, co mówiłem w czwartek na Eucharystii i teraz zachowam się jak klasyczny youtuber pod komentarzem do tego filmiku. Będzie też odnośnik do tej katechezy, do tego kazania. To będzie chyba 21 minuta. Zaglądnij tam z ciekawości, właśnie żeby zobaczyć, jaki jest ten dar, czym jest ten dar pokoju, który daje nam Chrystus. A Jezus zaraz za tym darem pokoju przychodzi do swoich uczniów z kolejnym darem. Pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Dwie piękne rzeczywistości. Duch Święty i odpuszczenie grzechów. I zobacz, jest rzeczą piękną, że Kościół i liturgia daje nam to słowo, gdzie Pan Bóg posyła swojego Ducha, gdzie Jezus tchnie na swoich uczniów. Mówi im: weźmijcie Ducha Świętego. I nieraz może nam się wydawać, że Duch Święty przychodzi tylko w dniu Pięćdziesiątnicy. Że musimy czekać na zesłanie Ducha Świętego, żeby coś się wydarzyło w naszym życiu. A tu liturgia przychodzi z bardzo wielką podpowiedzią dla mnie i dla ciebie. Duch Święty przychodzi każdego dnia. Każdego dnia mogę wołać o tego Ducha. Tylko nie chodzi o takie czekanie bierne, ale o czekanie czynne. Weźmijcie Ducha Świętego, zaangażujcie się w to, żeby go ode mnie wziąć. Bierne czekanie to takie czekanie ze założonymi rękami. Co ma być, to będzie. Spokojnie. Przyjdzie, to przyjdzie. Nie przyjdzie, to nie przyjdzie. Ale tu chodzi o takie czynne czekanie. Czekanie z rękami wyciągniętymi do modlitwy i też z rękami wyciągniętymi do pracy. Zakasanymi do pracy. To jest ta sytuacja, to jest może i ta sytuacja, w której się aktualnie znajdujemy.
To jest nasze oczekiwanie i nasze wołanie o Ducha Świętego. Nie z założonymi rękami, ale z rękami wyciągniętymi do Boga i do drugiego człowieka. Tak powinniśmy czekać i tak powinniśmy przeżywać ten czas. Dalej to słowo mówi o odpuszczeniu grzechów. I to w pierwszej kolejności ma to odniesienie do sakramentu pokuty. I może już się trochę stęskniłeś za tym sakramentem, bo ciężko jest żyć z tym bagażem grzechu na sercu, a nie ma okazji czy możliwości, by pójść do spowiedzi. Póki co nie ma takiej możliwości. I powiem ci, że to jest dobre doświadczenie. Tak zatęsknić za spowiedzią, docenić ten dar, zobaczyć też taką prawdę o sobie, jaki jestem, jak szybko te ciężary duchowe zaczynają mnie przygniatać i przytłaczać. Zobacz tę prawdę o sobie. Ale to jest też jeszcze jeden wymiar tego słowa, który pokazuje, jak nieraz sam sobie doładowuję na moje serce. Sami sobie dokładamy na nasze sumienia. To wymiar relacyjny tego słowa. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Zobacz, jak to nieraz jest. Kiedy nie chcę komu odpuścić jakiejś urazy, złego słowa, spojrzenia i noszę to w sobie i to mnie męczy i tak mnie niszczy od środka. Tak sobie to zatrzymam i będę podkarmiał w sobie tę złość do niego, tę zazdrość do niej, czy te beznadziejne moje myśli o sobie samym. Tak sobie to trzymamy w swoim sercu, tak sobie to pielęgnujemy. Nie trzymaj się tego tak kurczowo. Nie trzymaj tego na wątrobie, na sercu. Nie miel tego ciągle swoim rozumem, na różne strony. Tylko odpuść. Odpuść sobie i innym. Nie odpuszczaj sobie jedynie miłości i wybaczenia. A nie dopuszczaj do siebie tylko grzechu. Różnie mówią o Tomaszu, że był niewierny, że był wierny. Ale myślę, że Tomasz na pewno był prawdziwy w swojej wierze. I to jego wołanie, jeśli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. To wołanie tak naprawdę pokazuje nieraz moją sytuację wiary. Taką jak sytuacja wiary Tomasza. To moje wołanie, by Pan Jezus mi siebie objawił, by zainterweniował w moim życiu, by objawił mi swoją obecność. Ile razy już nieraz tak było w moim lub Twoim życiu, że chcemy, że wymuszamy na Nim Jego obecności, wymuszamy jakiegoś znaku. A Pan Jezus przychodzi i daje jeden konkretny znak Tomaszowi i mnie. Jezus przychodzi na to moje zwątpienie, na to moje wołanie jedynie ze swoimi ranami. Przypomina nam to, co się wydarzyło na krzyżu, z miłości dla mnie. I tak się zastanawiałem już kiedyś nad tym słowem. Tak naprawdę, komu pokazuje się swoje rany? Jeśli jestem zraniony, fizycznie czy duchowo, nie lecę z tym do byle kogo, tylko pokazuję moje rany, to co mnie boli, tylko tym, którym ufam,
Tylko przed nimi mogę pokazać takie miejsca na moim ciele i w moim życiu, które są dla mnie trudne. I ten obraz uświadamia nam tak bardzo miłość Pana Jezusa, jaką On ma do nas. Jest taka piękna ikona, w której to Chrystus, właśnie ikona ta opisuje tę dzisiejszą Ewangelię. Chrystus staje w drzwiach i pokazuje swoim uczniom swoje rany. I jest tam taki jeden drobny szczegół, jak jeden z uczniów, prawdopodobnie Tomasz, patrzy na Niego przez pryzmat tych ran, niemalże przez dziurę w ręce, którą wcześniej chciał zobaczyć, chciał dotknąć. Teraz przez pryzmat tej rany patrzy na Jezusa. Piękny obraz, piękny symbol, który pokazuje, jaka powinna być moja perspektywa patrzenia na Jezusa i na moje życie. Przez pryzmat tego, co On dokonał dla mnie z miłości. I druga rzecz dotycząca tego spotkania z Tomaszem. To jest to stwierdzenie Jezusa. A tak naprawdę pytanie. Uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś? Pytanie, które nie wybrzmiewa. Bo często nie słyszymy, że Jezus tak naprawdę nie stwierdza, tylko zadaje pytanie Tomaszowi. Zwykle wydaje się to stwierdzeniem, ale to jest pytanie. Czy dlatego uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś? Chyba nie. Czy musisz widzieć Jezusa, żeby Mu uwierzyć? Wiele znaków i cudów, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście, wierząc, mieli życie w imię Jego. Pan Jezus przychodzi do nas mimo drzwi zamkniętych. I na początku mówiłem, że drzwi zamknięte nie są dla Niego problemem. Ale zamknięte jest moje serce. Jak to serce otworzyć? Trzeba sięgać do tej księgi. Pan Jezus przychodzi mimo drzwi zamkniętych. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś posłyszy mój głos, niech te drzwi otworzy. Oto tak samo mogę zapukać w drzwi Słowa Bożego i mogę je otworzyć i z Niego czerpać siłę. I to ono, to Słowo Boże, może kruszyć moje serce, otwierać poszczególne miejsca trudne dla mnie, bym dopuścił tam Jezusa Chrystusa, który chce do mnie przyjść, mimo drzwi zamkniętych.